Chcesz mieć nieskończone ilości piechoty na polu walki? Dzięki temu marszowi zaoszczędzisz mnóstwo surowców, mnóstwo eliksirów. Siemanko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na moim kanale. Już na samym starcie upewnij się, że zostawiłeś lajka, suba, bo dziś zmieniamy twoją grę bezpowrotnie. Więc twoi liderzy, królowie, zmuszają cię do wysyłania piechoty na pole walki, przez co masz pełne szpitale, a twoje surowce i eliksiry kurczą się w zastraszającym tempie? Pora przerwać to błędne koło. Miałem tego nie nagrywać, bo wróg czai się wszędzie, może również z tego skorzystają. Jestem pierwszą osobą, która połączyła kropki i coś ciekawego zauważyła. Nigdzie nie widziałem tego buildu, a naprawdę może wam bardzo mocno pomóc. Jeśli zobaczycie, że ktoś używa takiego marszu, możecie być pewni, skąd go wziął. Podstawą tego buildu będzie Indis. Dlaczego Indis? Odpowiedź jest bardzo prosta. Indis ma najlepsze umiejętności bojowe ze wszystkich zbieraczy. Jej umiejętność wpadania w szał sprawi, że podleczycie sojusznicze legiony dookoła siebie, przy okazji zwiększając obrażenia odnoszone przez wrogie legiony o 20%. Ponadto w Season of Strife mamy możliwość zamienienia umiejętności, z której oczywiście tutaj skorzystamy. Nie będę ukrywał, że najlepszą umiejętnością dla piechoty byłaby stalowa strażniczka, ale z takiej racji, że u mnie Madeleine nie jest tak dobrze rozwinięta, jak widzicie, umiejętność jest na pierwszym poziomie. Osobiście korzystam ze skrzydlatych objęć od Ateusa, która redukuje wszystkie obrażenia o 10%. Jest to stały bonus, więc nie musicie się martwić. Na przykład w przypadku, gdy połączycie Indis z Garudem i Garud zmniejszy obrażenia o 20%, spokojnie, to wszystko się na siebie nakłada. Oczywiście Garud nie jest wymagany do tej pary, ale osobiście polubiłem tę dwójkę. Jeśli chodzi o drzewko, to wygląda ono w ten sposób. Tutaj musimy wziąć łaskę ziemi. Dalej prędkość marszu. No i tutaj najlepszym wyborem będzie ogólne HP. Talent serce. Dalej zmierzamy sobie w drzewko zbierania. Ten talent musimy wziąć. Dalej szybsze zbieranie drewna, szybsze zbieranie many, bo Indis używam głównie do tych dwóch surowców. Tutaj możecie sobie wziąć co chcecie, aczkolwiek ja wolę szybsze zbieranie. Teraz przechodzimy do najlepszego talentu dla piechoty w tej grze. Otóż talent, który mamy w drzewku zbierania, zmniejsza liczbę poważnie rannych jednostek w naszym legionie aż o 20%, ale to dopiero początek tego drzewka. Teraz przejdźmy sobie w drzewko ogólne. Dodatkowe HP. Tutaj wziąłem obronę, bo z tego drzewka mamy ogólnie 0 statystyk bojowych, ale wzięcie prędkości również nie będzie jakimś błędem. Ja zdecydowałem się na obronę. Dalej wziąłem sobie zwiększoną liczebność legionu o 1500. Ten talent działa również z premią do maksymalnej liczebności legionu. To 1500 również będzie zwiększone o 7%. No dlatego zdecydowałem się tutaj na sztandar wojenny, ale wzięcie chociażby zwiększonych normalnych ataków również nie będzie jakimś błędem. Tutaj wybieram ożywioną reakcję z tego względu, że ten talent działa w taki sposób, że gdy zaatakuje nas jakiś legion, dostajemy 4 punkty szału na sekundę. Jeśli zaatakuje nas 10 legionów, dostaniemy 40 punktów szału na sekundę, więc uważam, że to jest naprawdę świetny generator szału, szczególnie dla jednostek piechoty. Aczkolwiek wzięcie Anioła Stróża i premii, która zmniejszy nasze odnoszone obrażenia o 4%, również jest całkiem przyjemna. Dalej bierzemy sobie nieustającą furię. Wraz z każdym efektem wzmocnienia nasz legion uzyskuje 15 punktów szału. Ktoś może pomyśleć, że Indis nie ma żadnych wzmocnień. Otóż nic bardziej mylnego. Sprawdźmy sobie może tutaj. Jak możecie zauważyć, co jest bardzo, ale to bardzo OP dla jednostek piechoty, czujność, czyli ta pasywka jednostek piechoty, triggeruje naszą nieustającą furię, czyli dodatkowo na sekundę zyskujemy 15 punktów szału w przypadku, gdy zaatakuje nas legion dystansowy. Ten raport będzie zdecydowanie lepszy, bo tutaj atakowało nas mnóstwo legionów dystansowych,
czujność, nieustająca furia. Czujność, nieustająca furia. Tutaj już dostaliśmy 0 punktów, gdyż zyskaliśmy sufit, maksymalną ilość szału na turę. Atakowało nas mnóstwo legionów, dlatego z tego talentu nie dostaliśmy już szału, ale... Ale macie tutaj potwierdzenie moich słów, że czujność triggeruje ten talent. Jest to naprawdę potężna kombinacja. Sprawdźcie, jak często Indis potrafi rzucać skillami. 6 sekunda, pierwszy skill, 11 sekunda, kolejny skill Indis. Żeby wam to pokazać, jest dębowy porządek. 11 sekunda, prawda? Kolejna sekunda, 18, tutaj już zginęliśmy, bo biło nas naprawdę mnóstwo legionów. Ale tak jak mówię, wbiegłem tam dla testu, żeby sprawdzić, czy to działa. I możecie zauważyć, że zdobyłem w ten sposób 6000 zasług. Co do samych zasług, jeśli nie macie Goresha i Skogul, to tych zasług naprawdę nie będziecie mieli dużo. I nieważne, jakim marszem bym wybiegł, ta różnica w zasługach praktycznie byłaby niezauważalna. Ale dzięki Indis i jej drzewku talentów mamy 30% mniej ciężko rannych jednostek w Legionie. Nie oszukujmy się, 30% jest to naprawdę spora liczba. Żeby wam to zilustrować, jak działa to 30% mniej ciężko rannych jednostek w Legionie, zamiast 3 wyjść macie 4 wyjścia jednostkami piechoty w pole. Na 4 wyjściach jednostkami piechoty będziecie mieli tyle samo jednostek ciężko rannych w szpitalu, co inni gracze będą mieli po 3 wyjściach. Oczywiście możemy pójść o krok dalej. Zamiast 100 wyjść jednostkami piechoty z miasta, będziecie mieli 130 wyjść jednostkami piechoty. Jeśli ktoś powie, że to naprawdę nie robi różnicy, to chyba mówimy o innych grach. Ostatnie 2 punkty rozdałem w taki sposób, że 1 punkt dałem w pośpieszny odwrót, żeby w razie czego mieć kolejny buff, który będzie gwarantował nam szał. No i ostatni punkt dałem w HP. Aczkolwiek możecie dać sobie na przykład te 2 ostatnie punkty w prędkość marszu, możecie sobie dać te 2 punkty w ogólne zdrowie. Decyzja należy do was, aczkolwiek samo drzewko kończy się na tym talencie oraz na tym talencie. Te 2 talenty są tutaj kluczowe. Jeśli przejdziemy do par, to tak naprawdę możecie dać do Indis każdego bohatera od piechoty, z każdym ten build będzie działał. Ja osobiście biegałem sporo z Garudem, ale biegałem również ze Skogul, biegałem również z Niką. Biegałem z każdym bohaterem, który jest w miarę sensowny i tak naprawdę z każdym bohaterem radzi sobie podobnie. Możecie sobie biegać na przykład z Goreszem. Wiadomo, że jeśli chodzi o ilości zasług, to ten marsz z Indis na czele nie będzie jakiś najlepszy. Na pewno doskonale wiecie, że podjazdu do Goresza i Skogul, jeśli chodzi o zasługi, w tej grze nie ma nikt, ale zastanówmy się, czy w tej grze chodzi o zasługi, z którymi tak nie mamy co robić, gdy nadejdą prawdziwe walki, czy jednak wolimy się skupić na tym, żeby pomóc naszemu przymierzu, żeby mieć więcej jednostek piechoty na polu, przez co nasze inne marsze, którymi będziemy zadawali obrażenia, będą miały łatwiej cokolwiek wskórać. Więc ten marsz nie przyniesie wam bezpośrednich zasług, ale dzięki temu będziecie mogli walczyć o 30% więcej. Czy to nie brzmi cudownie? Od zasług i od zadawania obrażeń macie mnóstwo innych bohaterów. Poza tym kolejną świetną umiejętnością Indis jest oczyszczenie. Co 8 sekund na 5 sekund zyskujemy 50% mniej obrażeń od kontrataków. Jak wiecie, wszechobecna jest para Goresz Skogul, która na tych kontratakach bazuje. Skogul potrafi zadać 2 kontrataki na sekundę. Indis zmniejszy wasze obrażenia o 50%, więc tak naprawdę zabierzecie Skogul jej siłę. Naprawdę ta umiejętność jest świetną kontrą na Skogul. Poza tym macie również 20% więcej HP, piechota to uwielbia, 7% więcej liczebności Legionu. No i tutaj możecie sobie dać cokolwiek chcecie. Może teraz pora na troszkę matematyki. Chcąc uleczyć 1 milion jednostek T5, będziecie musieli zapłacić 84 miliony many. Posiadając Indis, która zmniejsza liczbę ciężko rannych jednostek o 30%, będziecie mieli do dyspozycji
za 84 miliony many, aż 1 300 000 jednostek T5. Jeśli chodzi o jednostki T4, aby uleczyć 1 000 000 jednostek T4, musimy zapłacić 21 milionów. I tutaj również w tym przypadku matematyka działa tak samo. Tutaj również za 21 milionów uleczymy 1 300 000 jednostek piechoty. A jeśli odwrócimy te wzory, to na uleczeniu 1 miliona jednostek w przypadku jednostek T4 zaoszczędzimy 6 300 000 many. Natomiast w przypadku jednostek T5 zaoszczędzimy aż 25 milionów many. Jeśli to was nie przekonuje, to już naprawdę nie wiem, co może was przekonać. Safe on those roads. Only I decide who I am. My father. Troop, patrol the area. Zerknijmy sobie jeszcze w raporty, jak to wyglądało. Madeleine, jak widzieliście, nie ma żadnej redukcji ciężko rannych jednostek w Legionie. U Madeleine jest to 4631 jednostek ciężko rannych. Moja Eliana miała 10% redukcji ciężko rannych jednostek w Legionie. Jej wynik to 4176 ciężko rannych jednostek. Natomiast u Indis mamy tylko 3450 ciężko rannych jednostek. Co jest dowodem na to, że te dwa talenty się sumują. Bo gdyby działał tylko ten mocniejszy, mielibyśmy w Legionie ciężko rannych jednostek 3700. Myślę, że to idealna pora, żebyście zobaczyli, jak ta para wygląda w praktyce. W sumie jak ta bohaterka, bo do pary możecie dać kogokolwiek, tylko sobie wymarzycie. Ja za zadanie przyjąłem tutaj, że będę właśnie takim ochroniarzem moich DPS-ów, moich magów, moich strzelców. Więc żadnych szarż dzikich nie będę stosował w kierunku wroga. Będę jedynie osłaniał moją drużynę przed piechotą wroga. Mam na sobie 3 legiony piechoty, z czego 2 legiony to są prawdopodobnie te piątki. I jak widzicie, cały czas stoję twardo na nogach. Dlatego, jeśli myślicie, że ten marsz ginie jakoś szybko, to nic bardziej mylnego. Wystarczy nie wbiegać w dziesiątki legionów wroga. Grajcie bezpiecznie, osłaniajcie swoich i naprawdę w ten sposób przyczynicie się mocno do zwycięstwa. Po pierwsze, osłabiacie piechotę wroga swoim debuffem plus 20% do przyjmowanych obrażeń przez wroga. Po drugie, leczycie swoją piechotę w zasięgu, a nawet nie tylko piechotę, jeśli w zasięgu waszego legionu jest jakiś strzelec, jakiś mag, jego również uleczycie. Jedyne, co mogłem zmienić, to przedmiot, bo tutaj mam te takie sztylety. Mogłem założyć kiełaszkari pod obronę. Ten artefakt jest pod atak. Ale to i tak bez znaczenia. Moje zasługi z reguły wahały się od 5 do 7 tysięcy zasług, więc taka norma. I to nieważne, kto był dowódcą. Natomiast gdy Indis jest dowódcą, mój szpital przyjmuje zdecydowanie mniej klientów. I to aż o 30%. Pamiętajcie, zamiast 3 wyjść mam praktycznie 4 wyjścia piechotą. Walka trwa już tutaj ponad 4 minuty, my nadal stoimy na całkiem zdrowym pasku. Teraz przybiegnę sobie uderzyć krasnoluda, żeby zdobyć jakieś punkty. Widziałem, że tutaj na dole jest sporo naszej piechoty.
Tutaj była jakaś luka, więc sobie przybiegłem, żeby w razie czego ich posłaniać, ale już nawet z góry nasi tutaj wbiegają w nich. Tutaj Polak z RR, Rysio, Misio, na pewno, znaczy na pewno, na 99% to Polak. Podobno tam również jest spora ekipka. No i co robimy dalej? Blokujemy piechotę wroga, żeby nie dostała się do naszych tutaj ziomeczków. Zobaczcie, jak dużo możemy wystać takim marszem. A myślę, że w ten sposób, poprzez taką ochronę naszych, przyczyniam się dużo więcej, niż gdybym po prostu wziął i wbiegł gdzieś tutaj. A myślę, że właśnie w taki sposób, gdy osłaniamy naszych DPS-ów, przyczyniam się bardziej do zwycięstwa. Szczególnie, że mogę sobie na to pozwolić, gdyż wbiłem już 24 tysiące punktów, że więcej już nie mógłbym wbić, więc teraz mogę sobie na spokojnie posłaniać moich ziomeczków. W przeciwnym razie, no, mimo wszystko fajnie jednak wbić tutaj magami czy strzelcami, żeby tych punktów sobie nabić. A dla mnie nie jest to takie proste. Teraz sobie wbiegnę we wroga złapać agro. 11 legionów zaczęło mnie bić, cofam od razu. A to dlatego, żeby ich tutaj wciągnąć do naszych. Zobaczcie na to. Sporo legionów wyszło przed szereg. Tam było widać trzy duszki wcześniej, więc myślę, że zrobiłem kawał dobrej roboty takim wbiegnięciem i wycofaniem. Także takie wbiegnięcie i cofnięcie również możecie spokojnie stosować, bo naprawdę możecie wciągnąć kilka legionów wroga w drogę bez powrotu. Teraz już wbiegłem, żeby się pobić do końca. Siedem tysięcy zasług, nie najgorzej. Szkoda, że nie mamy tutaj łącznej liczby ciężko rannych jednostek, jaką mamy z tego raportu. Powinni to wprowadzić, pisałem o tym. Pisałem taką sugestię, zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przetestował, jak taki legion zachowa się, gdy wbiegniemy we wroga. To jest idealny moment. Po prostu wbiegamy na pałę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sprawdzałem tutaj, czy wziąłem skogul, czy jakiegoś farmera przypadkiem, ale na szczęście była tutaj skogul. Jak widzicie, wbiegam totalnie w środek. Całkiem długo wystaliśmy. Sprawdźmy może nasze zasługi. 5000 z takiego wbiegnięcia. Jak widzicie, te piątki nas biły, a wystaliśmy naprawdę ponad pół minuty, więc uważam, że pomimo tego, że to jest indis i nie mamy drzewka tanka, to naprawdę jest to marsz całkiem tankowny. Jeśli ktoś z was by się zastanawiał, dla kogo jest indis jako tank z tym buildem, to tak naprawdę uważam, że dla każdego. Słabszy gracz na pewno będzie mógł częściej wyjść piechotą i wspomóc swoje przymierze. Naprawdę uwierzcie mi, nieważne kogo weźmiecie, jeśli nie macie te piątek przebudzonego Goresza i Skogul i wymaksowanego artefaktu, to wasza piechota z reguły nie przekroczy jakiejś zawrotnej ilości zasług. Możecie zagrać klasycznie, żeby tank po prostu zatrzymywał piechotę wroga, a od zasług będziecie mieli inne wasze legiony. Pomyślcie o tym w ten sposób. Skoro jeden gracz na 100 wyjść może mieć dodatkowe 30 wyjść, to 10 osób będzie miało już tych wyjść dodatkowych 300. Natomiast 100 osób, gdyby miało minus 30% ciężko rannej piechoty, jako przymierze mielibyście dodatkowe 3000 wyjść legionami piechoty. Myślę, że może to podziałać na wyobraźnię. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Elo.